Piątek, 8 grudnia, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Mikołaje opanowały Tarnobrzeg, przejechały ulicami miasta, biorąc udział w 14. paradzie organizowanej przez Stowarzyszenie Esteka. Towarzyszył jej kiermasz bożonarodzeniowy. W tym roku kolorowa kawalkada pojazdów z Mikołajami była rekordowo długa. Motocykle, samochody, wozy strażackie, konie i bryczki wyjechały z Mokrzyszowa, przejechały cały Tarnobrzeg, by na sam koniec wjechać na plac Bartosza Głowackiego, który był finałowym miejscem całej parady. Bardzo nas cieszy to, że w imprezę włączają się nie tylko wolontariusze i członkowie Esteki, ale także spora grupa mieszkańców, która zgłasza się i pyta o to, czy mogą się dołączyć do Parady Mikołajów. My jesteśmy bardzo otwarci, stąd ta kawalkada różnych pojazdów jest bardzo długa. Wspierają nas strażnicy miejscy, funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają nam przejazd bezpieczny przez miasto. I uważam, że taka impreza jednoczy ludzi, mieszkańców Tarnobrzega. Na tarnobrzeskim rynku na Mikołajów z niecierpliwością czekały tłumy dzieci. Czekacie na Mikołaja? Tak. Czekasz też na Mikołaja? Tak. I co chcielibyście dostać od tego Mikołaja? Lalkę. Co chciałbyś dostać? Klocki Lego. A jaki jest Mikołaj? Dobry. Na Mikołaja! To mój młodszy brat czeka, ja nie wiem. Do mnie ostatnio nie przyszedł. Nie byłaś grzeczna? No chyba tak. Ja na Mikołaja czekam bardzo. A dlaczego tak czekasz? Dlatego tak czekam, bo już list do niego wysłałem. I co napisałeś w tym liście? I w nim napisałem różne zestawy Lego i czekam tylko na święta, bo to jest najlepszy dzień z Mikołaja. Ja napisałem w liście, że mi przyniósł zabawki Playmobil. Ja bym na przykład chciała dostać gitarę. Nie wiem. Dwa koty. Napisałem klocki Lego i to Minecrafta. No i wielkie jajo. Mikołaje miały pełne ręce roboty. Nie zapomniały o drobnych upominkach dla najmłodszych. Każde dziecko chciało spędzić choć chwilę z brodatym, ubranym w czerwony strój staruszkiem. Dzieci w Tarnobrzegu są grzeczne? Tak, bardzo grzeczne są dzieci w Tarnobrzegu. Co Mikołaj ma dla dzieci dzisiaj? O, mamy cukierki, ale tak wszędzie towarzystwo pozostałe, to mamy dużo cukierków mikołajowych. Dzieci w Tarnobrzegu są grzeczne, wszystkie dzieci, do wszystkich Mikołaj dotrze. Dobrze się uczą i Mikołaj przyjechał dzisiaj do nich. Należy się dzieciakom dobra zabawa, coś słodkiego, a mamusiom niegrzecznym czasami rózga. Stowarzyszenie Esteka także przygotowało dla uczestników parady słodkie niespodzianki. Przygotowaliśmy dla nich ponad 2000 czekolad. W zamian za własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną będą mogły tą czekoladę tutaj odebrać. Oprócz wizyty świętych Mikołajów na placu Bartosza Głowackiego na wszystkich czekały występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się dzieci z tarnobrzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i klub fitnesska. Prezentacje szkół i przedszkoli tutaj za moimi plecami widać, jak dzieciaki
artystycznie się rozwijają. My przygotowaliśmy dla nich mikołaje czekoladowe oraz nagrody dla przedszkoli za to, że zaangażowały się. To jest materiały biurowe do bieżącej pracy śródrocznej. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego każdy mógł zakupić świąteczne ozdoby, upominki i przysmaki. Wśród blisko 50 wystawców z całej Polski, artystów, rękodzielników i wytwórców produktów regionalnych znaleźli się m.in. reprezentanci Rzeszowa. Przywieźliśmy mnóstwo wianków, przede wszystkim robione z naturalnych materiałów, czyli szyszki różnego rodzaju, mniejsze, większe, z różnych drzew. No, są dodatki takie sztuczne, no bo bez tego to raczej nie można się obejść. Różnego rodzaju choineczki, ozdoby metodą decoupage, zawieszki takie na choinkę, też różnymi metodami, ręcznie robione z filcu. Uwagę przyciągały nietuzinkowe, własnoręcznie robione bombki, choinki, kolorowe stroiki i rozmaite świąteczne gadżety, między innymi te wykonane przez mieszkankę Nowej Dęby. Wszystko albo robione na szydełku, albo obklejane. Bombki, choinki, zawieszki na choinkę, przytulaki dla dzieciaczków. Cóż jeszcze, takie świeczunie śliczne, które też na pewno pięknie ozdobią każdy stół na święta. Na trzecim tarnobrzeskim kiermaszu bożonarodzeniowym nie mogło zabraknąć i świątecznych przekąsek. Pojawiło się regionalne jadło, miody, chleb i wiele słodkości. 6 grudnia prezydent miasta oraz święty Mikołaj odwiedzili dzieci przebywające w szpitalu wojewódzkim oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu. Wszystkie z okazji Mikołajek otrzymały prezenty. Przebywając w szpitalu, najczęściej odwiedzają ich rodzice oraz lekarze. Tej wizyty zatem się nie spodziewały. Do dzieciaków przebywających na oddziałach chirurgii dziecięcej, laryngologii i pediatrii zajrzał prezydent miasta, przyprowadzając ze sobą wyjątkowego gościa, świętego Mikołaja. Mikołaj nie przybył sam. Był z nim pomocnik, śnieżynki, no i oczywiście kosz prezentów. To bardzo miłe i sympatyczne zdarzenie. Myślę, że ucieszy młodych naszych pacjentów, którzy przede wszystkim na oddziale pediatrycznym czy na chirurgii dzieci w tej chwili się znajdują. Cieszę się, że pan prezydent znajduje czas i chęć, żeby takim miłym gestem w tym szczególnym dniu troszkę tej radości naszym małym pacjentom przynieść. Dzieciaki nie ukrywały zadowolenia z prezentów. Co dostały? Magiczna piłeczka. I piesek. Podobają ci się te prezenty? Bardzo. Dostałam takiego jeżyka chyba. Podoba ci się? No, drugiego tu mam. Będzie miał kolegę. Tak. I dostałam jeszcze to sobie jakiś glutek. Czy jesteś zadowolona? Jestem. Prezenty otrzymały również dzieciaki z placówki opiekuńczo-wychowawczej, worki słodyczy oraz ogromne pudło, w którym znajdowały się m.in. gry edukacyjne, gry planszowe i przybory plastyczne. Prezenty sprawiły dzieciom dużo radości, a zadowolony ze złożonych wizyt był również święty Mikołaj. Jak to w zwyczaju bywa, Mikołaj przychodzi do grzesznych dzieci i na naszej dzisiejszej wędrówce były same grzeczne dzieci. Byliśmy w szpitalu, dzieci troszeczkę chore, ale myślę, że nasze prezenty pozwolą im szybciutko wrócić do zdrowia, wrócić na święta, cieszyć się szczęściem rodziców i wszystkich w domu rodzinnym. Jesteśmy też w placówkach opiekuńczych, tam gdzie te dzieciaczki na co dzień nie mają tylu prezentów, ale staramy się znaleźć i dotrzeć do wszystkich tych, którzy zasługują na ten prezent w dniu dzisiejszym. Jak się okazało, na prezenty zasługiwały nie tylko dzieci, ale również prezydent. Od podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymał własnoręcznie wykonaną świąteczną ozdobę. Mieszkańcy gminy Gorzyce zamienili się w świętych Mikołajów i w charakterystycznych dla tego słynnego mieszkańca Laponii strojach przejechali ulicami Gorzyc i okolicznych miejscowości. Swoją podróż odbyli nie saniami, a różnego rodzaju zmotoryzowanymi pojazdami. Temu orszakowi świętych Mikołajów tradycyjnie towarzyszył kiermasz świątecznych ozdób. Był to już trzeci zmotoryzowany orszak świętych Mikołajów zorganizowany w gminie Gorzyce. Zawsze w niedzielę w okolicy 6 grudnia organizujemy taki przemarsz, korowód świętych Mikołaji, głównie przy pomocy OSP działającej w naszej gminie, jak również wszystkich, którzy są chętni przyłączyć się do tego orszaku.
który objeżdża wszystkie miejscowości naszej gminy, radując tym małe dzieci. Orszak wyruszył sprzed budynku remizy OSP w Gorzycach. Jego uczestnicy w strojach świętego Mikołaja podróż po gminie odbyli samochodami, motocyklami, wozami strażackimi, a nawet koparką. Mamy nietypowe pojazdy, ponad 10 samochodów gaśniczych, jest też koparka, każdy ma jakoś ubrany samochód. No i tak chcemy uczcić Dzień Świętego Mikołaja. Pan w jakim nietypowy pojazd, prawda? Zamienił sanie na? Na koparkę. Jednak nie ma śniegu, to trzeba koparką jeździć. Pomocników pan ma? Mam, owszem, jak widać. Dużo ich? No jest ich, 5, 6. Fajna zabawa? Bardzo fajna. Powinna być co roku taka. I coraz więcej pojazdów będą jeździć. Nie tylko orszak świętych Mikołajów wywołał radość dzieci, ale również spotkanie z prawdziwym Mikołajem. Co roku jego skrzynka pęka od listów nadesłanych przez najmłodszych mieszkańców całego świata. Wśród tych wiadomości nie brakuje także listów zaadresowanych z Gorzyc. Jakie życzenia miały dzieci właśnie z gminy Gorzyce? Dużo prezentów chciały? Ojajku. Naprawdę różne. Kłady, komputery. Ale to wszystko zależy od zachowania dzieci. Czy będą grzeczne, czy były niegrzeczne. Jak były niegrzeczne, to nawet cukierka. O, tu mam coś dla dzieci niegrzecznych. O! 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 Rozgi! Rozgi! Na szczęście w Gorzycach się nie przydały. Wszystkie dzieci w ubiegłym roku były grzeczne, dlatego też otrzymały z rąk Mikołaja wspaniałe prezenty. Spotkaniu ze świętym Mikołajem towarzyszył również kiermasz ozdób świątecznych. Własnoręcznie wykonane bombki, choinki czy też stroiki w tym roku zaprezentowało około 15 wystawców. Są to szkoły, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia działające na naszym terenie, jak również zaproszeni goście, bo mamy też tutaj twórców rękodzieła ludowego, którzy przyjeżdżali do nas z takimi właśnie świątecznymi ozdobami z Baranowa Sandomierskiego, z Sandomierza. Na kiermaszu można było podziwiać również pracę dzieci z przedszkola w Orliskach oraz ich rodziców. Wśród rękodzieł królowały choinki. Te choinki są zrobione z różnych materiałów, na przykład piórkowe, na przykład ostatnio właśnie krzyk wody wełniane takie choineczki. Mamy z szyszek, mamy z takiej papierowej wikliny, no przeróżne. No jak w większości są to choinki, mamy też takie drzewka w kształcie kuli, wszystko ozdobione, świecące, błyszczące, no żeby się podobało i żeby można było no właśnie postawić sobie na świątecznym stole taki stroik. Moja mama robiła o tamtą choinkę. Ciemnozieloną. I z czego ta choinka jest zrobiona? Ze ściuchów mojego taty. O, to taka nietypowa choinka. Tak. A jakie ci się podobają oprócz tej zrobionej przez mamę? Podoba mi się ta fioletowa i jeszcze podoba mi się ta jasna różowa i ta ciemna różowa i ta żółta. Nie tylko ozdoby świąteczne można było zakupić podczas kiermaszu. Przedstawicielki koła gospodyń wiejskich z Motycza Poduchownego przygotowały też kilka bożonarodzeniowych smakołyków. Myślę, że bardzo takie świąteczne, bo przyzdobione na błyszcząco, że tak powiem. Polecam bardzo serdecznie krem patissier, który jest zamknięty w tych ptysiach, jak również ręcznie robione trufle, bardzo smaczne. Na kiermaszu nie zabrakło również bożonarodzeniowych kartek, które można wysłać do rodziny i bliskich, śląc im tym samym najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt. Zakończył się wyczekiwany przez mieszkańców remont ulicy Kopernika. Po kilku miesiącach znów w pełni służy kierowcom, pieszym i rowerzystom, a ruch dwukierunkowy został przywrócony. Odnowiona ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, ławeczkami. Tak teraz wygląda ulica Kopernika po remoncie, który nieco się przedłużył. Zakres robót był jednak bardzo duży i po ich zakończeniu wiele się zmieniło. 1200 metrów bieżących drogi zyskało nową nawierzchnię, pojawiły się chodniki, asfaltowe ścieżki rowerowe, nowe ławki ze śmietnikami, stojaki na rowery, oświetlenie i dodatkowe parkingi. Było wcześniej 111 miejsc parkingowych, tych miejsc parkingowych jest 216, a więc zdecydowanie więcej. Tutaj może z przodu do samego ronda tych miejsc parkingowych dużo nie ma, ale już za rondem
frontem w stronę PKP przy szkole, zespole szkół ponadgimnazjalnym numer 1, tych miejsc parkingowych jest zdecydowanie więcej. No to co cieszę, bo tam akurat też zamierzamy budować w 2018 roku stadion lekkoatletyczny, a więc te miejsca parkingowe na pewno się zapełnią. Na skrzyżowaniu zbiegu ulic Kopernika, 11 listopada i Świętej Barbary w ramach inwestycji powstało również rondo. To skrzyżowanie zawsze stanowiło jakiś tam problem dla kierowców, szczególnie jak była jakaś zmiana organizacji ruchu, kierowcy jeździli na pamięć. No teraz przy rondzie, tak mówię, nie będzie żadnego problemu. Jak mówi Łukasz Nowak, przewodniczący osiedla Siarkowiec, ta inwestycja była marzeniem całego zarządu. Na początku 2015 roku składałem interpelację w imieniu zarządu, rady osiedla, aby ta ulica została zrealizowana. Wcześniej w ramach programu rządowego subwencji ogólnych lub schetynówek. Natomiast nie było projektu, więc wcześniej nie mogła być zgłoszona. Była zgłoszona w zeszłym roku dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowych i stosownych zezwoleń. No i cieszę się, że po tak długim czasie, bo można powiedzieć od maja, była realizowana. Tą inwestycję odbieramy. Długo wyczekiwana inwestycja została odebrana przez miejską komisję, jednak zła pogoda uniemożliwiła dokończenie pewnych robót. Nie do końca jeszcze pasy są wymalowane, ale tutaj, tak mówię, no i pewne rzeczy też do końca nam się nie podobają, ale to już takie kosmetyczne rzeczy, to też będziemy uzupełniać. No tak niestety było w projekcie, jeżeli chodzi nawet o sprawy związane ze stojakami dla rowerów. Ten jeden z tych stojaków jest prawidłowo zrobiony, a pozostałe stojaki no, praktycznie są na ziemi i na trawie. No nie tak powinno być. No, w projekcie tego nie było, więc gmina powiedzmy, albo dogadamy się z wykonawcą, albo zlecimy to rejonowi dróg miejskich. No to jeszcze zobaczymy, ale na pewno rowery będą na terenie utwardzonym do postawienia, a nie tutaj na błocie, czy na trawie, czy na ziemi. Mimo iż nie była to mało kosztowna inwestycja, korzystający z niej radni, mieszkańcy osiedla Siarkowiec są zadowoleni z efektów prac. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja doszła do skutku. Jest to bardzo ważna dla naszego osiedla, dla miasta. Na pewno poprawi to bezpieczeństwo, bo jak wiemy, no, ulica Kopernika niestety nie była w świetnym stanie. W tej chwili wygląda bardzo ładnie. Poprawi bezpieczeństwo, komfort mieszkańców poruszających się chodnikami, ścieżką rowerową po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście najważniejsze skrzyżowanie listopada Świętej Barbary z Kopernika, które też w tej chwili będzie bardzo bezpieczne. O tym wszyscy marzyli. A dziś mogą się wszyscy cieszyć z realizacji tego przedsięwzięcia. Na pewno posłuży wszystkim mieszkańcom miasta i nawet przyjezdnym. To prawda, że remont może ciut za długo trwał, ale cierpliwość mieszkańców jest i mamy się z czego cieszyć. Bardzo fajna droga kompleksowo z chodnikami, z ławeczkami, z wyposażeniem wokół bloków i parkingami, których zawsze brakowało. To prawda, że to jest kosztowna rzecz, ale tak kompleksowy remont po prostu musi kosztować. Remont ponadkilometrowego odcinka drogi kosztował miasto 3 660 000 zł. W maju bieżącego roku ulokowali się w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, chcąc rozwijać swoją działalność. Niedawno właściciele firmy Vitro Art otrzymali pismo, które dalsze plany stawia pod znakiem zapytania. Temat ten stał się przedmiotem dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Firma Vitro Art, zajmująca się hodowlą, rozmnażaniem roślin nowoczesną metodą, kilka miesięcy temu przeniosła swoje laboratorium badawcze z Warszawy do Tarnobrzega. Jej przedstawiciele na potrzeby tego laboratorium wynajęli niewielką powierzchnię na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Najpierw przygotowywaliśmy własne badania nad technologią, kilkuletnie. Potem te badania rozwinęliśmy w ramach platformy Connect do programu startupów Polski Wschodniej. Inkubowaliśmy się w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. To jest laboratorium mikrobiologiczne kultur tkankowych. Wymaga to bardzo dokładnego wbudowania w infrastrukturę budynku i proszę mi uwierzyć, że spędziliśmy bardzo dużo czasu, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, żeby dostosować to nasze laboratorium właśnie do tego budynku. Firma docelowo planowała ulokować się tu na stałe. Ze względu na rozwój technologii wynająć pod swoją działalność 700 m² i po zakończeniu prac adaptacyjnych zatrudnić dodatkowe osoby. Deklaracja o tym to było od początku naszym celem. O tym rozmawialiśmy jeszcze w roku, myślę, no 2016, nawet nie wiem czy wcześniej, nie wcześniej. Tak, to jest nasz cel już od dawna. Przygotowujemy się do otworzenia laboratorium produkcyjnego. Takie laboratorium chcemy bardzo też otworzyć w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.
no i tam je ulokować i rozpocząć produkcję. Pojawiły się jednak pewne problemy, które pod znakiem zapytania stawiają dalszy rozwój firmy. Dostaliśmy pismo, którego treść wydaje się zupełnie niezwiązana z rzeczywistością. Przypisywano nam na przykład chęć demontażu sufitów albo zdzierania posadzek, co w ogóle no, jest niezgodne ze stanem rzeczywistym ani z naszymi zamiarami. Co było przyczyną podjęcia takich działań przez Centrum Obsługi Inwestora, zarządcę Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego? Jak można było usłyszeć podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, przede wszystkim brak projektu technologicznego, jasnego sprecyzowania koniecznych do wprowadzenia zmian budowlanych. Było dwie, trzy opinie z odpowiednich wydziałów. W tym przypadku pan Lipczyński na sesji Rady Miasta mówi, że chodzi dosłownie, nie wiem, dwie, trzy umywalki. To wygląda, ten proces inwestycyjny jego wygląda zdecydowanie więcej, a więc pomieszczenia biurowe już typowo zamieniamy na laboratorium. I kwestia też była taka, o której pan Lipczyński nie mówi. Pan Lipczyński chciał, żeby te koszty związane ze zmianą tych pomieszczeń ponosiło miasto. No to też sobie nie do końca wyobrażam, bo nam zależy na inwestorach, ale no nie w ten sposób, że to my wszystko wykonujemy. Tutaj też jest problem taki, że my mamy okres gwarancyjny do 2020 roku. Jakakolwiek tak duża zmiana technologiczna wiąże się z tym, że my te gwarancje po prostu utracimy. Pan Lipczyński pominął pewne rzeczy, bo jak starał się ten startup, to został na początku z tym startupem odrzucony i to dzięki zaangażowaniu pani kierownik Anity Zachariasz i Krzysztofa Zbyrada ten startup został uratowany, jak mówię. No i potem szliśmy, wszystko szło w dobrym kierunku, no tylko to nie polega na tym, że miasto ma ponosić wszelkie koszty. Zupełnie naturalną sprawą jest to, że jeżeli mamy informację, że inni mniej innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wcześniej się lokowali w parku, mieli pewnego rodzaju udogodnienia, naturalną sprawą jest, że my też pytamy o tego typu udogodnienia. Niestety w tym przypadku no, nie zaproponowano nam tego typu udogodnień, ale jesteśmy gotowi przy odpowiednio długim okresie wynajmu sami zabezpieczyć te instalacje, które będą nam potrzebne. Temat dalszego funkcjonowania w parku firmy Vitro Art wywołał dyskusję podczas spotkania radnych. Jednak, jak mówi prezydent, pole do kompromisu jest. Rozmawiałem z panem Czyńskim i była taka sytuacja, gdzie mówił, że interweniował w PARP-ie i odpowiednie pismo do nas trafi. Jeżeli PARP by nam się na to zgodził, jeżeli okres gwarancyjny nam by nie przepadł, jeżeli koszty byłyby po stronie pana Lipczyńskiego, ja nie widzę żadnego problemu. Miejsce jest. Oczywiście nie ukrywam, że mamy też kilku inwestorów zainteresowanych tą powierzchnią, więc to nie narzekamy na brak w tym momencie zainteresowania i zagospodarowania tych powierzchni na górze. Używanie tej powierzchni, na którą miasto wydało tak kosmiczne pieniądze i która jest tak świetnie przygotowana do tego, żeby tam były jakieś zwykłe biura albo żeby stały puste, jest niesamowitym marnotrawstwem, więc liczymy, że po prostu nie tylko my widzimy ten fakt, ale że ten fakt jest widoczny również dla innych i że ta decyzja zostanie zweryfikowana, ponieważ tak naprawdę to byłoby w kącie zarżnięcie naszej firmy, krótko mówiąc. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5 grudnia wystosowała pismo dotyczące kwestii lokalizacji firmy Vitro Art, w którym jasno informuje, że nie identyfikuje formalnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie planowanych prac adaptacyjnych pomieszczeń parku, w szczególności w zakresie ich przeznaczenia oraz zasady zachowania trwałości projektu. W decyzji podpisanej przez zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Startupów czytamy: w związku z powyższym mam nadzieję, że współpraca Vitro Art z Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym dojdzie do skutku, przynosząc korzyści obu stronom, stanowiąc jednocześnie godny naśladowania i propagowania przykład współpracy samorządu z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu konkurencyjnych, innowacyjnych przedsięwzięć o globalnym potencjale. Powstał już budynek, w którym mieścić się będzie centrum wspinaczkowe. Na razie pusty w środku, ale wkrótce doczeka się profesjonalnego wyposażenia. Już w przyszłym roku będzie można w pełni korzystać z tej rzadkiej atrakcji. Budowa ścianki wspinaczkowej była jednym ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że realizacja tej inwestycji nieco przeciągnęła się w czasie. Dziś do jej całkowitego zakończenia jest już bliżej niż dalej. Ogromny budynek połączony z halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już stoi i zadziwia swoim kształtem i wielkością. No trochę dłuższy, większy niż był zakładany, jeżeli chodzi o wniosek do projektu budżetu obywatelskiego. Tam miała być ścianka 12,5 metrowa.
To jest ścianka już taka typowo olimpijska, więc wysokość budynku to jest 20 metrów. Wysokość ścianki tutaj no to jest 18 metrów, szerokość elewacji frontowej 12,5 metra. Na razie budynek w stanie surowym zamkniętym. Na dzień dzisiejszy to jest koszt 647 tysięcy złotych, a więc zdecydowanie więcej niż w budżecie obywatelskim, ale też tak zdecydowaliśmy, jak już budować ściankę, to no, tak u prawdziwego zdarzenia takie ścianki, no, przypuszczam, że w Polsce południowo-wschodniej na pewno nie ma i długo nie będzie. Pozostaje już tylko wyposażenie budynku. Na to prezydent zabezpieczył środki, stara się również o dofinansowanie zewnętrzne. Na 2018 rok w budżecie mamy zarezerwowane 250 tysięcy złotych. Te 250 tysięcy to jest wkład tylko i wyłącznie nasz własny. Teraz kwestia jest taka, jakie dofinansowanie otrzymamy z Ministerstwa Sportu, bo tam są dwie możliwości, albo 50%, albo 80% wkładu własnego. Takie profesjonalne centrum wspinaczkowe daje możliwość organizowania ogólnopolskich zawodów wspinaczkowych i, jak zapowiada prezydent miasta, potencjał tego miejsca zamierza w ten sposób wykorzystać. Weteran polskiej sceny politycznej Janusz Korwin-Mikke, europarlamentarzysta, prezes partii Wolność, odwiedził Tarnobrzeg. Spotkał się z mieszkańcami w restauracji Stary Browar. Chętnych do posłuchania jednego z barwniejszych i kontrowersyjnych, ale zarazem stanowczych polityków było wielu. Europosłowi towarzyszyli Damian Bańka, szef koła podkarpackiego Partii Wolność oraz Dawid Lewicki, wiceprezes Partii Wolność. Jestem bardzo podbudowany tym, że tak pełna sala, głównie ludzi młodych, ale nie tylko, zawitała na to dzisiejsze spotkanie. To świadczy o tym, że prawica w Polsce wreszcie się odradza. Więc czarny sen Adama Michnika może się wreszcie spełnić, bo przy okrągłym stole ustalili, że prawica w Polsce nigdy do władzy nie dojdzie. W związku z tym państwu sobie i Adamowi Michnikowi życzę, żeby spał jak najgorzej, bo wtedy dla Polski będzie oczywiście coraz lepiej. Bardzo nas to cieszy, że tak wiele tutaj zwolenników ruchu wolnościowego, szeroko zrozumianego, prawda, znajduje się tutaj w Tarnobrzegu. Państwo jako tutaj ideowcy, ludzie, którzy walczą o tą wolność, własność, sprawiedliwość, tak jak my, tym świadectwem dajecie nam tutaj siłę do tego działania, żeby ta idea właśnie mogła zwyciężyć. Wolność. No w ostatnim czasie, szanowni państwo, po wyborach parlamentarnych tej wolności w naszym kraju jest niestety coraz mniej. O idei wolności mówił podczas spotkania Janusz Korwin-Mikke. Jego zdaniem aktualnie panujący w kraju system jest zły. Jesteśmy niewolnikami, jesteśmy bydlętami pod opieką państwa opiekuńczego. Jak Polska sięgała od Zmąszenia po Smoleńsk, to było Królestwo Polskie tam w wieku tam 14 czy 15, to te ogromne państwo było zarządzane przez 500 urzędników królewskich. Dziś mamy 630 tysięcy urzędników, które się nami opiekują. Armię urzędników 30 razy większą niż armię żołnierzy. My już nie możemy podejmować żadnych decyzji. Za nas podejmuje rozmaici urzędnicy. W każdej sprawie. Co gorsza, są to czasami decyzje głupie, a czasami są to decyzje przemyślane, świadome, po to, żeby nas wprowadzić do roli niewolników. Jak ja mam sukę, tak? Suka ma szczeniaki. To kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Właściciel. A jak wy macie dzieci, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel? Tak, wasz właściciel. Już nie jesteście dorosłymi ludźmi. To nie są wasze dzieci. To są dzieci państwowe. Lider ugrupowania Wolność nie ukrywał również swojej niechęci do Unii Europejskiej, która, jak mówi, wiąże się z biurokracją, ogłupia i odbiera wolność. Polska po roku 1988, po reformie Wilczka, w 1989 miała tempo rozwoju 8%. W miarę jak chodziliśmy do tej Unii, to nam tempo rozwoju spadało do średniej unijnej, no bo wiadomo, jak mam tak same przepisy jak w Unii, to myśmy się rozwijali tak samo jak w Unii, prawda? Czyli się zwijali. Wejście do Unii nam zdecydowanie spowolniło rozwój gospodarczy. Dlaczego? Bo ludziom się wydaje, że dotacje to na autostrady i tak dalej. Proszę Państwa, popatrzmy na te Chiny. Chiny budują rocznie 14 tysięcy kilometrów autostrad. Dlaczego im się to udaje? Bo nie mają dotacji.
i wiedzą, że bogactwo pochodzi z pracy. Nikt ich nie okrada z owoców pracy, tak jak u nas. No i w wyniku tego oni z tej pracy budują autostrady, nie z dotacji. Przedstawiciele partii przedstawili swoje poglądy i opinie na różne tematy. Komentowali i krytykowali działania obecnego rządu. Przedmiotem dyskusji stał się m.in. podatek dochodowy, który obowiązuje w Polsce. Prezydent Tarnobrzega rozpoczął kolejny cykl spotkań z mieszkańcami miasta. Jako pierwsi o swoich problemach i potrzebach mieli okazję powiedzieć przedstawiciele osiedla Nagnajów. Od ostatnich spotkań z mieszkańcami w Nagnajowie trochę się zmieniło. Zmiany są widoczne, bo to są dosyć duże inwestycje, na szczęście inwestycje, które też korzystamy z zasobów zewnętrznych. Tak jak wcześniej mówiłem, ulica Nadwiślańska, ulica Zielona, uzyskaliśmy dwie promesy na kwotę 720 tysięcy złotych, to jest 80% wkładu, 20% gmina musiała zagospodarować ze swojego budżetu. Te drogi wykonujemy do 15 grudnia, już część, już te pierwsze warstwy są położone i... No i powiem tak, że no bardzo fajnie to wygląda. W porównaniu do tego, co było przedtem, no to jest niebo a ziemia. No to wiadomo, budżet obywatelski, ten 100 tysięcy złotych, to już tak jest wiata, jest ogrodzony plac zabaw, ogrodzenie wiaty. Mimo to potrzeb nie brakuje, podobnie jak i pomysłów na upiększenie osiedla i poprawę komfortu życia jego mieszkańców. Czego brakuje? O tym mógł powiedzieć każdy, kto przyszedł na spotkanie z prezydentem, naczelnikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i przewodniczącym Rady Miasta Tarnobrzega. Chcieliśmy zrobić chodnik przy ulicy Wisłostrada. Ulicę, tutaj mamy Różaną ulicę do remontu, która też wymaga w jak najszybszym czasie remontu, odmulenie rowów na ulicy Partyzantów. No i wiele jest jeszcze innych spraw, które wyjdą w trakcie roku, o których teraz na przykład nie myślimy, a wyjdą w trakcie roku na bieżąco. Obecni na spotkaniu mieszkańcy pytali m.in. o możliwość wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż Wisłostrady, wskazywali na pewne nieudogodnienia w infrastrukturze drogowej. Jak szybko uda się te problemy rozwiązać? Część rzeczy, które dzisiaj były na zebraniu, to są takie rzeczy, gdzie musimy podjechać w teren, zobaczyć, bo to takie rzeczy, które można od razu rozwiązać. Ścieżka rowerowa na wzdłuż Wisłostrady odpada ze względu o tym, o czym mówiła pani naczelnik, a więc tutaj, że tak powiem, warunki techniczne nam nie pozwalają, żeby ta ścieżka była wzdłuż Wisłostrady. Mamy drogi, które będziemy robić dookoła jeziora, więc czy ulicę plażową, gdzie ścieżki rowerowe będą po jednej i po drugiej stronie, a w ten sposób będziemy chcieli pomóc mieszkańcom Nagnajowa. Pewne rzeczy, no czasami to jest tak, na zebraniu wydają się proste, ale nie są do osiągnięcia. Jak mówią mieszkańcy, dużym problemem jest również wyjazd z ulicy Nadwiślańskiej. Odcinek tej drogi jest znacznie później odśnieżany, a sygnalizacja działa tu w krótkim cyklu czasowym. To jest kwestia dogadania się z firmą, która odśnieża, żeby ewentualnie niewielki kawałek, bo to nie chodzi o całą ulicę Nadwiślańską, kawałek ulicy Nadwiślańskiej, który jest pod górkę, odśnieżyć, jak się odśnieża ulicę Wisłostrada, więc tutaj też takie dyspozycje naczelnikowi wydam, żeby przekazał to do firmy, która zajmuje się odśnieżaniem, czy też ewentualnie sygnalizacja świetla, która na tyle krótko się świeci, że mieszkańcy Nagnajowa też ciężko mają problem z wyjechaniem na zielonym świetle z Nadwiślańskiej na ulicę Wisłostrada. Spotkanie było okazją do przedstawienia planów na przyszły rok. Szykuje się duża inwestycja z pieniędzy z Polskiego Funduszu Rozwoju. Między 9 a 10 milionów złotych chcemy zabezpieczyć takie pieniądze na osiedle związane z ulicami tak zwanymi na terenach poprzemysłowych. A więc ulica Zakładowa, ulica Strefowa, Chemiczna. My już projekty budowlane na te drogi mamy, a więc jutro akurat jadę do Polskiego Funduszu Rozwoju. Wysoka Rada w miesiącu grudniu będzie podejmowała taką uchwałę, na zgodę na to, żebyśmy te pieniądze mogli otrzymać, a to pieniądze są w wysokości 25 milionów złotych i w 2018 roku chcemy te 10 milionów złotych przeznaczyć właśnie na modernizację tych dróg, one już wymagają. Ta modernizacja to nie tylko drogi, ale też nowe oświetlenie tam, gdzie nam warunki techniczne pozwalały, żeby to oświetlenie się pojawiło. Podczas rozmów poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa, w tym m.in. zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spotkanie na pewno nie wyczerpało wszystkich nurtujących mieszkańców tematów, dlatego mogą je na bieżąco zgłaszać do zarządu osiedla.
Jesteśmy dostępni w każdej chwili, osiedle nie jest duże, więc mieszkańcy w każdej chwili mogą podejść, zadzwonić bez problemu. Wszystkie skargi, które nam tu mieszkańcy zgłaszają, składamy później w formie pisemnej do pana prezydenta. Stadion lekkoatletyczny za ponad 1 000 000 zł stanął przy szkole podstawowej nr 2 w Gorzycach. Ten obiekt będzie służył nie tylko dzieciom i młodzieży szkolnej, ale także wszystkim mieszkańcom gminy. Oficjalne otwarcie stadionu połączono z mikołajkową zabawą. Bieżnia czterobwodowa o dystansie 250 metrów, bieżnia prosta sześciotorowa o dystansach 100 i 60 metrów, skocznia do skoków dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą. Stadion lekkoatletyczny już służy uczniom, nauczycielom, a także członkom klubów lekkoatletycznych działających w Gorzycach. To jest stadion lekkoatletyczny przygotowany właśnie pod dzieci i młodzież szkolną, mówiąc tak językiem sportowym pod juniora młodszego, ale również i seniorzy tu mogą z powodzeniem trenować. Natomiast pełnowymiarowe stadiony lekkoatletyczne to w naszym regionie tu najbliżej mamy 3, to jest Dęba, Stalowa Wola i Mielec, więc nasi uczniowie, którzy osiągają już pewien poziom sportowy, przechodzą do sekcji właśnie w tych miejscowościach, głównie do Stalowej Woli i tam już mamy parę takich gwiazdeczek, które nawet są już w kadrze B Polski w lekkiej atletyce, w sprintach. Spełnienie to jest marzeń wszystkich WF-istów i moje również, bo ja w tej szkole zaczynałem karierę jako nauczyciel wychowania fizycznego, jako trener i cieszy mnie bardzo, że udało się ten obiekt wybudować. Na oficjalne otwarcie stadionu przybyli uczniowie ze wszystkich gminnych szkół. Uroczyście wstęgę przecięli reprezentanci każdej z nich, wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy, a także Marcin Krzemiński, Rafał Weiss oraz Robert Pasieczny, którzy przyczynili się do powstania obiektu oraz pomogli w jego projektowaniu. Wszyscy się o to staraliśmy, żebyśmy taki obiekt tutaj mieli. Na pewno urozmaici nam to lekcje, będziemy mogli dzieciom przekazać nowe umiejętności, a także namawiać ich do takich podstawowych form ruchu, jakim jest bieganie. Jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczony. Nawierzchnia tartanowa bardzo szybka, testowałem ją osobiście, bardzo przyjemnie się biega. Na potrzeby nasze tutaj lokalne jak najbardziej wystarczające. Jakość bieżni sprawdziły również dzieci, symbolicznie wykonując jedno okrążenie stadionu. Ostrożnie, bezpiecznie, wolno! Stadion lekkoatletyczny to inwestycja, która kosztowała 1 300 000 zł. 1 000 000 zł wyasygnował marszałek województwa ze środków RPO, środków unijnych, natomiast ponad 100 tysięcy jeszcze dofinansował minister sportu, pan Bańka. No i pozostała część to wkład własny gminy, także można powiedzieć, że w 90% to jest inwestycja zrealizowana ze środków zewnętrznych. Jest to naprawdę super prezent od świętego Mikołaja dla Gorzyc i dla gminy Gorzycy. A ciąg dalszy świętowania przeniesiono na sale gimnastyczne. Tam w klimacie mikołajkowym dzieciaki wzięły udział w wyścigach sportowych, zatańczyły również zumbę. Górnicza Brać w Tarnobrzegu obchodziła barburkę. Uroczyście uczciła pamięć swojej patronki, uczestniczyła również w biesiadzie piwnej. Górnictwo to najstarsza gałąź przemysłu na ziemiach polskich, która w przeszłości prężnie rozwijała się w rejonie Tarnobrzega. Odkrycie i eksploatacja złóż siarki miały wpływ na dynamiczny rozwój miasta. Choć dziś w Tarnobrzegu nie wydobywa się już żółtego złota, Górnicza Brać nadal jest aktywna i nie zapomina o swojej patronce, świętej Barbarze. Kolejny raz górnicy siarkowi
czczą swoją patronkę, świętą Barbarę, przypominają o starych tradycjach górniczych. Złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem świętej Barbary, teraz przed odkrywcą złóż polskiej siarki Stanisławem Pawłowskim. W ten sposób staramy się oddać to, tą naszą wdzięczność dla tych, dla świętej Barbary, która nam pomagała w pracy, ale i dla Stanisława Pawłowskiego, który odkrył te złoża siarki, dzięki któremu górnictwo siarki w ogóle w Tarnobrzegu było możliwe. 4 grudnia w Barbórkę w intencji górniczej braci w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Tarnobrzegu została odprawiona dziękczynna msza święta. Była to także okazja do uczczenia pamięci, oddania hołdu tym, którzy zginęli na szychcie w czasie wykonywania swojej pracy. W dniach poprzedzających to święto tarnobrzescy górnicy uczestniczyli w biesiadzie piwnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu. Dokładnie jest to 45. już można powiedzieć impreza, czy zorganizowane spotkanie z tej materii. Trzecia biesiada, nazywa się biesiada, bo jest to razem już z kobietami. 42 było czysto karczmy męskie, 40 damskie. Wtedy nastąpiło wspólne połączenie, a więc klub sportowy i później słynna naprawdę Tapima, gdzie tam się wiele odbywało. To już historia miasta, nie ma Tapimy, ale jednak to zdecydowaliśmy się wszelkimi sposobami kontynuować to spotkanie, tą tradycję. Ludzie, którzy przepracowali w tym górnictwie wiele lat, stworzyli potęgę przemysłu siarkowego. Kombinat siarkowy był przez wiele lat pierwszym w Polsce płatnikiem podatku do budżetu państwa. Zatrudniał dziesiątki tysięcy ludzi. Poprawiał życie wokół Tarnobrzega i okolic w promieniu 60 kilometrów. Nie można o tym zapomnieć. Kultywowanie tradycji jest ważną sprawą. Niech młodzi ludzie żyjący tu w Tarnobrzegu i w naszym regionie wiedzą, co tu kiedyś było i na jaki poziom ekonomiczny i socjalny ludzie wyszli dzięki górnictwu siarki. W tym roku mija 125 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, organizacji związanej czysto z górnictwem. A w związku z tym okazja jest niezwykła. Centralne uroczystości były już w Katowicach. Tym razem to jest naprawdę wspaniała rzecz. Tarnobrzeg stara się to kontynuować, podtrzymywać te tradycje. One łączą, one integrują tą załogę, która kiedyś pracowała w tym trudnym przemyśle siarkowym. A więc integracja, zaangażowanie, no i wspólne, miłe spędzenie czasu i zostawienie tego dla przyszłych pokoleń. Było to koleżeńskie spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 120 osób. Dzisiaj jestem 40 raz na tarnobrzeskiej karczmie piwnej. Ostatnio jest to zwane biesiado piwno i czuję się wyróżniony, zaszczycony. Po raz pierwszy na karczmie byłem w 1974 roku i mam kufel pamiątkowy z tej karczmy. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy organizują te biesiady, którzy kultywują tradycje. Biesiadę oficjalnie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu górniczego. Biesiada piwna zawsze odbywa się według starego rytuału. Również i w tym roku jednym z jej tradycyjnych elementów było przyjmowanie do stanu górniczego najmłodszych stażem górników. Przyrzekamy, że wiernie zapewnimy na straży godności stanu górniczego i po odbyciu stażu grubę pisaną każdy stanie wyższego polskich górników wyższego, a po samą pracą wnosić dobra ku glorii Rzeczypospolitej. Nazwisko. Narodowość. Rodem. Chcesz to być ze górniczego? W restauracji Sonata, gdzie bawiła się brać górnicza i zaproszeni goście, nie zabrakło i innych tradycyjnych już elementów. Śpiewnik jest pamiątkowy z każdej okazji. W tym roku on nosi 125 lat, a więc ta wspaniała rocznica tego. Pamiątkowy kufel, tak żeby pozostał w historii. Jak na górniczą biesiadę przystało, na stołach pojawiło się dobre jedzenie i piwo. Oczywiście nie zabrakło pieśni i piosenek o Doli Górniczej, jak również zabawnych prezentacji. Mikołajki to dzień, w którym obdarowujemy się prezentami. Krwiodawcy z Tarnobrzega i okolic z tej okazji podzielili się najcenniejszym darem. Oddali krew, która może uratować życie.
Zrób nietypowy prezent dla osoby, której nie znasz. To hasło przewodni mikołajkowego poboru krwi, akcji, w której organizacje zaangażowały się kluby honorowych dawców krwi PCK i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Stali i nowi krwiodawcy mogli podzielić się najcenniejszym darem w punkcie ekipowym poboru krwi w budynku przychodni specjalistycznej przy ulicy 1 Maja w Tarnobrzegu. Na każdego, kto zdecydował się zostać Mikołajem, czekały upominki. Jak widzimy, osób, które odpowiedziały pozytywnie na naszą akcję, jest bardzo dużo. Dosyć spora kolejka jest do rejestracji. Już sporo osób oddało krew i już tych upominków zdążyliśmy kilkanaście rozdać. Są to typowo przygotowane specjalnie kubek okolicznościowy, żeby oddawać krew w Tarnobrzegu. Również różnego rodzaju upominki sponsorowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Odblaski, różnego rodzaju gadżety. Myślę, że na pewno też również się przydadzą, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że ci ludzie dzisiaj tutaj przyszli. Jest tych osób więcej, a więc to pokazuje, że taka akcja jak dzisiaj, która na pewno nie jest ostatnia, daje efekty. Do akcji przyłączyło się wielu krwiodawców, którzy w miarę możliwości starają się oddawać życiodajny płyn. Zaczynamy od zarejestrowania się tam u pań, bierze się ankietę, wypełnia się ją, później badanie krwi z palca i jeżeli badania wychodzą dobrze i ankieta w porządku, to czekam tylko oddać krew. W czasie porodu moja mama utraciła dużo krwi. Wtedy znalazł się dobry człowiek, który tą krew swoją oddał dla niej. I dzisiaj z taką większą motywacją, z łatwością przychodzę tutaj, aby w jakiś sposób odwdzięczyć się innym osobom, coś od siebie też dać. Regularnie oddaję już od kilkunastu lat. W tej chwili mam ponad 32 litry już oddane. Jeszcze nie wynaleźli specyfiku, który by tą krew zastąpił i w ten sposób możemy pomóc osobom potrzebującym. Kiedyś, gdy moja siostra była bardzo chora na raka, ktoś jej dał tę krew. I dzisiaj ja właśnie jestem trochę zobligowany, żeby pomagać innym. Dar krwi jest darem, którego nikt nie może zastąpić. W punkcie honorowego oddawania krwi pojawiły się również osoby po raz pierwszy oddające krew. Dowiedziałem się o tej akcji po prostu na Facebooku, dlatego powiedziałem, trzeba po prostu oddawać krew. Za każdym razem, kiedy będę mógł, po prostu będę oddawał krew. Duże zainteresowanie mikołajkową akcją to większa liczba krwiodawców i zarazem większe szanse na przywrócenie stałego punktu poboru krwi w Tarnobrzegu, który wiele by ułatwił. No i każdy by nie patrzył, że trzeba jechać do Starej Woli albo do Sandomierza, żeby oddawać krew, tylko by oddał tutaj. Wiele osób, które oddawały tą krew w Tarnobrzegu regularnie, tak naprawdę przerzuciły się do innych okolicznych miast, do Sandomierza, do Mielca, do Stalowej Woli. Są to osoby, które mogłyby tą krew oddać w Tarnobrzegu, co jest o tyle ważne, że jeżeli tutaj tą krew będziemy oddawać, będzie ona wykorzystana w województwie podkarpackim, a nie w świętokrzyskim. Wiadomo, dojazdy jest ciężko zadać dla mnie. Każdy mieszka w Tarnobrzegu, trzeba być taki punkt. I wtedy wiadomo, każdy by częściej oddał tą krew, jakby było na miejscu. Dla tych, którzy już oddają, będzie ułatwienie i dla tych, którzy chcą oddawać, a nie mają takiej możliwości po prostu, bo nie w każdy dzień można tą krew oddać. O przywrócenie takiego punktu starają się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim w Tarnobrzegu, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz społecznikami z oddziału regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak byliśmy mówieni z panią dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, że musimy się postarać, aby tych pobrań było więcej. Czyli krótko mówiąc, przede wszystkim zachęcić nowe osoby, żeby oddawały krew w Tarnobrzegu, ale również zmobilizować te osoby, które oddawały krew, ale nie robią tego regularnie. I jedna i druga rzecz na razie nam się udaje, są nowi krwiodawcy, ale również są osoby, które wcześniej oddawały krew dwa razy w roku, a teraz przychodzą częściej. Więc idziemy w dobrą stronę, wierzę w to, że ten cel, który zamierzyliśmy sobie wspólny, osiągniemy. Kolejne ekipowe pobory krwi w Tarnobrzegu odbędą się 18 i 29 grudnia w godzinach od 9 do 12. W przyszłym roku, 6 maja, krwiodawcy będą mogli podzielić się tym darem w Baranowie Sandomierskim. Organizatorzy już dziś zachęcają do udziału w akcji. Gmina Gorzyce ma się czym pochwalić. Znalazła się w trójce najlepiej promowanych w sieci samorządów województwa podkarpackiego. Gorzyce otrzymały wyróżnienie w ramach konkursu Cyfrowy Samorząd 2017. Jego celem było nagrodzenie podmiotów, które prowadziły w sieci działania marketingowe i promocyjne w sposób niestandardowy, a ich efekty znacząco przyczyniły się do promocji zarówno instytucji, jak i realizowanych przez nie projektów.
Jest to bardzo ważna dla nas nagroda i bardzo nas to cieszy, bo nad marką gminy Gorzyce pracujemy już 3 lata. Nie są to działania przypadkowe, są to działania zaplanowane i całość nad tym programem, nad tym planem działania, wszystkie te działania koordynowane są przez Monikę Zając, szefową naszego działu promocji. Dla nas jest to bardzo taka nagroda prestiżowa z tego względu, że prace, które przysłaliśmy na konkurs Cyfrowy Samorząd 2017 oceniało jury, w skład którego wchodzili ludzie z branży marketingowej, public relation, ale także osoby, które na co dzień pracują w agencjach reklamowych. Cieszymy się bardzo, że te wszystkie działania, które podejmujemy w zasadzie od 3 lat, przyniosły taki efekt, że zostały one zauważone przez wybitne grono znawców tematu. Specjaliści przyznali gminie wyróżnienie za projekt Gorzyce napędzają. Myślę, że napędzamy w różnych kierunkach. Przede wszystkim staramy się napędzać w tym kierunku gospodarczym, bo to jest dla nas taka najważniejsza idea. Staramy się pokazać to miejsce jako miejsce, które ma swoją tożsamość, ale przede wszystkim miejsce, w którym można miło i sympatycznie mieszkać. Tutaj coś się dzieje. Z takim problemem, jakim się zmagaliśmy, czy Gorzyce w ogóle zmagały się, to temat powodzi. Ze względu na powódź, która tutaj gminę Gorzyce nawiedziła dwukrotnie, no niestety musieliśmy troszeczkę zbudować inną formę promocji, taką, żeby pokazać gminę jako miejsce mimo wszystko dobre do zamieszkania, a przede wszystkim do inwestowania. Niewątpliwie znakiem rozpoznawczym Gorzyc są produkty lokalne, a wśród nich fasola wrzawska Piękny Jaś, która promowana jest podczas rozmaitych wydarzeń. Gmina ma także kilka innych atutów. Firmy, które tutaj działają, a przede wszystkim Federal Mogul, to jest jeden z atutów, tutaj po prostu jest praca. Po drugie, sama lokalizacja gminy blisko Sandomierza, blisko Tarnobrzega i blisko Stalowej Woli, to są te atuty, które osoby, myślę, które chciałyby, szukając swojego miejsca na ziemi, mogą tutaj właśnie w Gorzycach znaleźć. W konkursie Cyfrowy Samorząd 2017 poza Gorzycami wyróżnienie otrzymała również gmina Tryńcza. Z kolei pierwsze miejsce i tytuł laureata gmina Trzebownisko. Jak rozmawiać z pacjentem, aby lepiej go rozumieć? O jakości komunikacji interpersonalnej w placówkach opiekuńczo-medycznych rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Organizatorami pierwszej takiej konferencji poruszającej problem komunikacji interpersonalnej między chorym a osobami zajmującymi się nim na co dzień byli Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Tarnobrzeski Oddział Społecznej Akademii Nauk oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Na co dzień każdy z nas, posługując się językiem, nie zastanawia się, jak bardzo ważna jest komunikacja, jak mówić, by nie ranić drugiej osoby i jak mówić, by drugą osobę wspierać. Dzisiaj na konferencji mówimy o barierach, o problemach, o tak zwanej przestrzeni, którą się otaczamy, o pokonywaniu barier, bo proszę Państwa, zdrowy człowiek czasami miewa zahamowania w stosunku do porozumienia się z drugim człowiekiem. Konferencja została zorganizowana z myślą o wszystkich osobach, które na co dzień mają kontakt, czy to zawodowy, czy też prywatny, z osobami starszymi chorującymi. Do takich osób z pewnością należą pielęgniarki i położne. Wyzwań przed pielęgniarstwem jest na dzień dzisiejszy coraz więcej. Takim wyzwaniem jest m.in. komunikacja, szczególnie z osobami ciężko, przewlekle chorymi. Dlatego konferencja jest właśnie odpowiedzią na te potrzeby wiedzy i zwiększenia umiejętności, czy też zweryfikowania tych umiejętności dla naszych pań pielęgniarek i położnych. Liczne audytorium miało okazję wysłuchać wykładów przygotowanych przez przedstawicieli Społecznej Akademii Nauk. Ta konferencja, która ma wyjątkowy charakter, bowiem Społeczna Akademia Nauk z jednej strony jako uczelnia powinna dbać o merytoryczny, czyli ten naukowy charakter poszczególnych głosów udzielanych tutaj podczas konferencji, w tym momencie zostaje delikatnie załamany, bo chodzi nie tylko i wyłącznie o kwestie naukowe, ale i kwestie przełożenia tych kwestii naukowych na praktyczne funkcjonowanie procesów komunikacyjnych w konkretnych ośrodkach opiekuńczo-medycznych. Mamy nadzieję, że ta komunikacyjna wartość poszczególnych prelegentów doprowadzi do tego,
że w poszczególnych zakładach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-medycznych komunikacja będzie przebiegała zdecydowanie bardziej, nie tylko prawidłowo, ale i zdecydowanie bardziej przyjaźnie z punktu widzenia odbioru pacjenta. Konferencji towarzyszyły również stoiska, przy których można było zbadać słuch oraz zapoznać się ze zdrową żywnością i produktami na bazie aloesu. Przedstawiciele firm z różnych branż mieli okazję poszerzyć swoją listę kontaktów, a także otworzyć przed sobą nowe możliwości współpracy z innymi przedsiębiorcami. Taką szansę dało im pierwsze śniadanie biznesowe zorganizowane przez Klub Biznesu Siarki Tarnobrzeg. Klub Biznesu Siarki Tarnobrzeg został uruchomiony początkiem listopada, dołączając tym samym do grona 12 partnerskich klubów biznesu działających na obszarze całej Polski. Dzięki klubom biznesu kluby sportowe pozyskują nowych sponsorów, średnio od 4 do 10 miesięcznie. Dzięki nowym kontaktom dochodzi do transakcji biznesowych. Im więcej transakcji biznesowych, tym więcej biznesów, tym więcej automatycznie możliwości, żeby przekazać pieniądze na kluby sportowe. O klubie biznesu myśleliśmy już od jakiegoś czasu, obserwowaliśmy projekt partnerskich klubów biznesu, który jest zintegrowany z kilkoma, w tej chwili już ponad 10 klubami w Polsce. Celem jest oczywiście rozszerzenie jakby naszej działalności w tej sferze, można powiedzieć, marketingowej i pozyskiwania potencjalnych partnerów, sponsorów klubu. Również przedsiębiorcy będą czerpać wiele korzyści z przynależności do klubu biznesu dzięki tak zwanym śniadaniom biznesowym, podczas których przedstawiciele firm mają okazję zaprezentować swoją działalność i nawiązać współpracę z innymi firmami. Klub Biznesu Siarki Tarnobrzeg pierwsze takie spotkanie ma już za sobą. Patrząc przez pryzmat tego, że jest to pierwsze śniadanie biznesowe i wiele firm generalnie miało pewnie jakieś tam wątpliwości, na czym ten projekt polega i czy warto przyjść, to myślę, że powinniśmy być zadowoleni, a wręcz bardzo zadowoleni, że ogólnie frekwencja jest dobra. Mamy kilku naszych przedstawicieli sponsorów, ale też jest sporo nowych firm z Tarnobrzega, ale też widzimy, że z okolic, także ogólnie rzecz biorąc, myślę, że możemy uznać to pierwsze śniadanie biznesowe za udane. Liczymy, że będzie na kolejnych śniadaniach więcej tych przedsiębiorców. Będziemy starali się ich przede wszystkim integrować, to pierwsze zadanie. Będziemy organizowali im różnego rodzaju spotkania zamknięte, będziemy jeździć wspólnie na mecze, bo pojawiały się oczywiście takie możliwości jak wyjazdy na mecze reprezentacji Polski, na mecze europejskich fajnych topowych klubów, na spotkanie z fajnymi sportowcami. Z tego co się orientuję, już klubowicze mają możliwość wykupienia biletów na mecze Mistrzostw Świata, co normalny, szary człowiek raczej nie będzie miał na to możliwości. Oczywiście nie tylko integracja, przede wszystkim będziemy pomagać im robić biznesy z firmami z całej Polski, nie tylko z Tarnobrzega. Bardzo fajne firmy, z dużym potencjałem, sądzę, że też będą zainteresowane nawiązaniem kontaktów w innych miastach, bo taka też jest nasza idea, żeby firmy pomiędzy miastami robiły fajne tematy biznesowe, stąd też sądzę, że może być tutaj bardzo ciekawy klub biznesu. Śniadania biznesowe będą organizowane cyklicznie raz w miesiącu. Kolejne odbędzie się 9 stycznia. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, program Bardzo Kulturalnie i Tacy My. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.